Chciałbym, żebyśmy zajrzeli do księgi Jeremiasza, 2 rozdział, 13 werset. Księga Jeremiasza, 2 rozdział, 13 werset. Jeremiasz. I tak jest napisany tak. Długi jest Jeremiasz. Gdyż mój lud popełnił dwojakie zło. Mnie, źródło wód żywych, opuścili, a wykopali sobie cysterny dziurawe, które wody zatrzymać nie mogą. Taki Jeremiasz był. Dziura to jest symbol skutku popełnionego błędu. Dziura. W Biblii dziura ma taką symbolikę. To jest symbol skutku popełnionego błędu. Gdy się czyta o jakiejś dziurze, to oznacza, że tam był jakiś popełniony błąd i jest określony teraz skutek tego błędu. Tego jest napisane, że nie naszywa się łaty z nowej szaty. Tak? Nie łata się starych rzeczy nowymi rzeczami. Tak? Więc widzicie, że nawet tam w tej kwestii, tam była kwestia dziury, że ta stara szata określała system życia starego człowieka i że powstawały tam różnorakie dziury z uwagi na to, że ten stary człowiek był starym człowiekiem. Tak? Czyli wszędzie ta dziura, ona jest oznaką skutku jakiegoś błędu. Teraz dziury są, teraz istnieje w życiu człowieka cały zespół demoniczny, który będzie się starał, aby twoje życie było podziurawione. Diabeł będzie chciał, żeby twoje życie było podziurawione jak sito. Jak sito. Rozumiesz? W księdze Amosa jest napisane, że nie będziemy zbierać do dziurawego worka. Rozumiesz? Że zbieracie, ale jest dziura w worku i wszystko wypada. Dziury jak są. To cokolwiek się tam wkłada, to się mówią, to wylatuje z drugiej strony. Tak jest w życiu. Jeżeli nasze życie jest podziurawione, to my możemy mieć niesamowite przeżycia różne z Bogiem, ale jak coś i tak do tego życia się wrzuci, to i tak z tego życia wypadnie. Tam jest dziura. Dziury są skutkiem odejścia po pierwsze od standardów Bożych, co nam pokazuje ten tekst, i przyjęcia standardów niebożych. Widzicie, co on tutaj mówi? Dlaczego oni mają takie problemy, gdyż mój lud popełnił dwojakie zło. Mnie, źródło żywych wód, opuścili, wykopali sobie cysterny dziurawe, które nie mogą zatrzymać wody. Odrzucenie systemu myślowego Boga, to jest pierwszy błąd, i przyjęcie systemu myślowy, który nie jest Bożym systemem. To jest drugi błąd ludzi. Bo na czym też polega? Kiedy ty odrzucasz tylko system myślowy Boga, to ty nie jesteś w stanie zafunkcjonować, bo ty musisz coś przyjąć. Ty musisz jakiś standard przyjąć. W ogóle my jesteśmy skazani na przyjmowanie jakichś standardów. Rozumiecie? My musimy coś mieć. My musimy mieć jakieś idoli, my musimy mieć jakieś zasady, jakieś reguły życia. Coś musisz mieć. Nie jesteś w stanie przetrwać w takim systemie, że ciebie ja nic nie muszę mieć. Żadne wytyczne mnie nie dotyczą. No dotyczą cię wytyczne, zawsze jakieś. Albo dotyczą cię wytyczne Boże, albo wytyczne światowe. W ogóle nie ma opcji. Nie można sobie porzucić, na przykład, tak mówię, a ja tam porzucam sobie jakąś zasadę Bożą. Porzucam ją sobie. To nie jest problem. Bóg jest miłosierny, halleluja. No bo jest miłosierny. Porzucenie zasady Bożej nie powoduje, że pójdziesz do piekła. Porzucenie zasady Bożej spowoduje zaistnienie próżni u ciebie. I ty natychmiast, to jest automatyczne, przyjaciele, ponieważ rzeczywistość nie znosi próżni. Nie ma czegoś takiego, że istnieje próżne. W rzeczywistości duchowej nie ma próżni. Odrzucenie Bożej zasady skutkuje przyjęciem zasady światowej. Zawsze tak jest. To zrozumcie, to tak działa. To jest bardzo prosto, tak? Wejść w ten system. W system myślenia światowego wchodzimy natychmiast, kiedy odrzucamy jakąś zasadę Bożą. Natychmiast wchodzimy. To jest automatyczne.
różnorakie błędy w naszym życiu powodują podziurawienie różnych przestrzeni naszego życia. Każdy błąd, mi ostatnio tu święto pokazał taką ważną rzecz, że ja wybaczam Ci każdy grzech. Ja Ci w ogóle wybaczyłem każdy grzech, którego Ty nawet jeszcze nie popełniłeś. To w ogóle nie jest tego kwestia. Kwestia jest natomiast tego, że każdy grzech, który popełnisz, każdy błąd, którego się dopuścisz, każde niedowiarstwo, za którym pójdziesz, rozumiesz? Każde zwiedzenie, w które wejdziesz, spowoduje zniszczenie w Twoim życiu. I to nie dlatego, że ja to spowoduję, tylko dlatego, że to coś samo z siebie będzie powodowało zniszczenie. Rozumiecie? Samo z siebie. Kiedyś nasz synek był mały jeszcze i ja miałem takie sztangielki skręcane z takich kółek metalowych i one za drzwiami stały u nas w pokoju. One tak sobie stały na kupce takie. I nasz synek tam poszedł i wziął ten krążek jeden i upuścił sobie na palec i to mu zmiażdżyło palec. To nie była wina sztangielki. To nie była wina tego kółeczka. Rozumiecie? To nie była wina kółeczka. Kółeczko było neutralne. Przyciąganie ziemskie też było neutralne. Nie możemy się przykrzanić do kółeczka. Nie możemy się przykrzanić do przyciągania ziemskiego. Wiecie, do kogo się trzeba było przykrzanić? Do mnie. Pogroma, żeś to tam położył, skoro małe dziecko chodzi w to. Prawda? Zobaczcie. Same jakieś działanie, samo w sobie, ono... Dlatego Paweł mówi, dla czystego wszystko jest czyste. I nic samo w sobie nie niszczy człowieka. Natomiast już przyjęcie jakiegoś toku myślowego, który nie jest tokiem myślowym Boga, natychmiast będzie powodowało jakieś zniszczenie w Twoim życiu. Dziurę powoduje. Dziurę. Kiedy takie dziury powstają, to życie Boże, którym jest woda, ucieka przez te dziury. Życie Boże ucieka przez dziury życiowe. I możesz mieć niesamowity napływ z nieba, ale jak jesteś podziurawiony w różnych dziedzinach, to nie będzie to się w tobie utrzymywać. Rozumiesz to? To jest taka rzecz. I ty możesz wlatywać sobie pod namaszczenie, wpadać, żeby tam ręce na ciebie gładli, namaszczeni ludzie, wchodzić w atmosferę uwielbienia. Rozumiesz? Możesz być w niesamowitych w ogóle miejscach, to będzie wpływać na ciebie, a jak jesteś dziurawym, będzie to z siebie wylatywać. Ja znam kupę ludzi, którzy są w różnych namaszczonych miejscach, a oni są podziurawieni człowieku, jakby ktoś z Remingtona przypomniał. Dziura na dziurze. Dziura na dziurze. Dziura na dziurze. To cię kiedyś zabije. Takie podziurawienie. Wczoraj na chwilę sobie siedziałem, jak wróciliśmy, jadłem sobie coś i włączyłem sobie telewizor i tam leciał Van Helsing. Taki gostek, co ubiory dłużej. No lubię tego Van Helsinga. Trochę tam religijnego, tam go Watykan wysyłał wyraźnie. Wtedy ma, ale generalnie facet stał po naszej stronie. Każdy lekarz stoi po naszej stronie, no może. Normalny lekarz. Też Van Helsing stoi po naszej stronie. Cię taki przeczytałem napis albo pod sobą, albo pod panem. I Van Helsing miał taką kuszę na dużo strzał i walił w takie latające człowieku, takie demonice. I on je dziurawił strasznie. Dziurawił, aż wreszcie którąś strzałą trafił tam w serce, bo to srebrne strzały. Wiadomo przecież, że srebro zabija wampir, nie? Nie mówcie, że nie wiesz. Czyste chronił przez nie. Nawet taki zapek. Co się mówi? I trafił w serce wreszcie. Trafił w serce, padła, rozleciała się na kawałki. Na czym rzecz polega? Wreszcie któraś dziura cię załatwi. Chrześcijanie wielokrotnie są kolekcjonerzy dziur w życiu. Kolekcjonerzy, co mi się stanie? Wreszcie kiedyś srebrna strzała trafi w twoje serce. Rozumiesz? I się obudzisz w niebie. Rozumiesz? Obudzisz się w niebie. Ostatnią rzecz, którą będziesz pamiętał, proszę ciebie, tak? To system myślowy, który miałeś, w wyniku którego powstała ta dziurka. Kiedy życie Boże z nas wycieka, to natychmiast, to jest w ogóle przeciwna rzecz. Życie Boże wycieka, a inne życie w ciebie wychodzi. Rzeczywistość nie znosi próżni. Od razu musi ciebie człowieku obrót. Czasami się patrzy i mówię, Boże, jakie to szybkie jest. Człowiek wpuszcza jakąś głupotę do głowy,
No nie? Ja patrzę na niego, człowieku, a on w ciągu tygodnia ma młyn! On ma młyn w głowie! I chodzi, o, ja wiem, co ci się stało? Ja już nie wiem, co chodzi. Życie wyciekło, rozumiesz? Diabelski system myślowy przyszedł. Księga Ageusza 1:5-9. Dziurawy worek. Otóż teraz tak mówi Pan zastępu, zobaczcie na to, jak się wam powodzi, to jest zobaczcie. Siejecie wiele, lecz mało zbieracie. Jecie, lecz nie dosyta. Pijecie, lecz nie gasicie pragnienia. Opieracie się, lecz nikt nie czuje ciepła. A kto pracuje, by zarobić, pracuje dla dziurawego worka. Tak mówi Pan zastępów, zważcie, jak się wam powodzi. Idźcie w góry, sprowadźcie drzewo i budujcie dom. Obudowam go sobie i ukażę się w nim w chwale, mówi Pan. Wierzyliście na wiele, że to jest mało, a gdy to przynieśliście do domu, zmuchnąłem to. Dlaczego, mówi Pan zastępów? Z powodu mojego domu, który leży w gruzach, podczas gdy każdy z nas gorliwie krząta się koło własnego domu. I do tego chciałem przeczytać pierwszy list Piotra, 2:5. Pierwszy list Piotra, 2:5. I wy sami, jako kamienie żywe, budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Tutaj widzimy, że dziurawy worek jest skutkiem zaniedbania budowy domu Bożego. Dla nas w obecnej chwili duchowy dom to jest Kościół. A zaniedbanie tego, się nazywa Kościołem, to jest zaniedbanie relacji miłości. Tak się robi dziury. Co to jest dbanie o dom Boży? Ludzie będą ci mówić, że dbanie o dom Boży to chodzi o to, żeby właśnie tylko dawać kasę. Kasa jest potrzebna. Potrzebne jest zaangażowanie się. Potrzebne jest wstawanie rano. Potrzebne jest bycie na ulicach. Potrzebni jesteście na ulicach, potrzebni jesteście w szpitalach, potrzebni jesteście w hospicjach, potrzebni jesteście wszędzie. Potrzebni jesteście, ludźmi mocy. Nie jesteście pokierdółki, tylko ludzie mocy. Wszędzie was potrzeba. Potrzeba waszego głosu. Potrzeba waszej siły wewnętrznej. Potrzeba prawdy, która w was jest. Tego wszystkiego potrzeba. Potrzeba pieniędzy waszych. Ale to nie tylko to, a właściwie to, o czym powiedziałem przed chwilą, to jest ten drugi front, ta druga część. Wiesz, jaka jest pierwsza część? Jest miłość wzajemna. Miłość wzajemna. Nic w Kościele nie rozwala bardziej Kościoła, niż nieuwalnianie miłości wzajemnej. Nic nie rozwala bardziej. Nic. Rozumiesz? Nic. Bardzo łatwo stać się Kościołem, który jest Kościołem tego drugiego frontu. Bardzo proste jest. Nie? Znamy dużo takich Kościołów drugofrontowych. Duchowy dom to my. I Bóg mówi tak, zbieracie do dziurawego worka, bo nie dbacie o dom duchowy. Wiecie, ja zacząłem oglądać też swoje życie kilka lat temu i zacząłem zmieniać swój stosunek do Kościoła. I wy wiecie doskonale, że jestem wielkim przeciwnikiem wszelkiej ekumenii, wszelkich innych rzeczy, takiego wszelkiego draństwa, bo to draństwo jest wszystko, to syf malaria. W ogóle nie o tym mówimy teraz. Ja mówię o prawdziwym Kościele. Ja mówię o relacjach miłości między ludźmi, którzy chodzą w mocy Bożego Ducha, okay? Żyją w prawdzie, i funkcjonują jak należy. Bardzo łatwo jest wypłukać miłość wzajemną. To jest bardzo proste. Bardzo proste jest walczyć ze sobą, rywalizować. A potem jest zdziwienie, że coś w życiu nie idzie. Potem jest zdziwienie, że się zbiera do dziurawego worka i wypada. Rozumiesz? Ta zasada Boża. Ta zasada mówi
żeby kochać. Kochać. Nie teoretyzować, tylko kochać. Kochać. Żeby zlikwidować dziury w swoim życiu, trzeba załatać je miłością. Miłością się łata. Miłość łata. Rozumiecie? Łatamy miłością. Nie łatamy namaszczeniem. Nie łatamy zaangażowaniem. Rozumiecie, o czym mówię? Nie łatamy tych rzeczy urzędem. Nie łatamy tych rzeczy. Łatamy miłością. Tak się łata. Pierwszy list Jana 4,20. Pierwszy list Jana 4,20. Jeśli kto mówi, miłuje Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą jest. Albo kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. Miłowanie, kochanie drugiego człowieka, to nie jest głupkowate mówienie mu halleluja, chwała Bogu, jakieś idiotyczne tam. Ja od razu mam prośbę, żeby nie, mówię choroba genetyczna. Halleluja! Tak się zachowują ludzie, groźnie naprawdę. Ale mam się, że poważnie, nie? Śmieją się z ciebie, bo ty się zachowujesz irracjonalnie podczas uwielbienia, a oni wiesz. Troglodyci. Troglodyckie dusze. Miłość jest praktyczna. Kocha się w praktyce. Miłość to rezygnacja z siebie na rzecz drugiego człowieka. Rezygnacja z siebie. W ogóle na tym polega miłość. Miłość to jest rezygnowanie. Rozumiecie? Miłość to jest walka drugiego człowieka. Oczywiście, żeby kochać, potrzeba dwie osoby. Jedna kocha, druga jest kochana. Tamta kocha, ta jest kochana. Jak ktoś się nie da kochać, no przepraszam, na siłę nic takich rzeczy się nie wydarzy. Ale ja ze swojej strony podjąłem decyzję, że będę kochał. I kusik mnie obchodzi, czy ktoś moją miłość przyjmie. Rozumiesz, o czym mówię? Ja postanowiłem kochać. A więc jeżeli tym widzę możliwość kochania, to kocham. Jeżeli ja zobaczę możliwość kochania, to ja kocham. Ja chodzę i patrzę, jak tam kochać. Co ja to bym jeszcze mógł kochać? Tak chodzę. Ja nie chodzę sobie w życiu i nie patrzę, jak tu się obronić. Jak się tam mam wybronić. Ja to olewam, żeby się wybronić. W ogóle wiecie, ja mam taki w ogóle stosunek do tego. Wiesz, to... Ja opowiadała teraz. Pierwsza myśl, żeby szybciutko załatwić sprawę, chociażby zadzwonić do takiej tej siostrzenicy i powiedzieć parę słów. Ale to nie jest rozwiązanie żadne. Jestem w prawdzie, żyję w prawdzie i kocham prawdę. To znaczy, nigdy nie schodzę w mojej miłości z pułapu prawdy. Nie robię takich rzeczy. Ale cały czas biorę pod uwagę, że człowiek, tak, to nie jest doskonały materiał. Ja nie jestem doskonałym materiałem w moim człowieczeństwie. Rozumiecie, o czym mówię? Jestem doskonałym materiałem w mojej chrystusowości, ale nie w moim człowieczeństwie. Moje człowieczeństwo jest ograniczone ciałem. Rozumiecie? I niewyleczonymi zaburzeniami mojej duszy. Jestem w procesie, ja na terapii jestem. Mój duch jest jedno z Chrystusem, ale moja dusza jest na terapii. Ja się terapeutyzuję cały czas. Rozumiecie? A ciało to dostanę nowe. W ogóle tak do tego ciała nie przywiązuję na specjalnie. Bo ja nowe dostanę ciało. Nowe ciało. Wiesz? Takie ciało, że nawet ja nie wiem, jak będzie wyglądać. Okazuje się, że dostanę takie ciało, które jest zgodne w 100% z moimi marzeniami, które włożył we mnie Bóg. Podzielić się z Wami.
taką tajemnicą małą. W niebie, a potem na nowej ziemi będziesz miał tak, jak marzysz. Krótko powiedziawszy, jeżeli największy akt szczęścia w twoim życiu był wtedy, kiedy miałaś 7 lat, to w wieczności będziesz 7-latką. Tylko rozumiecie, co ja mówię? Tak to wygląda. Po prostu. W wieczności będziesz 7-latką. I w Bożym, i w Królewie, w tysiącletnim Królestwie będziesz 7-latką. Bo w tym okresie miałaś apogeum szczęścia. Tak to będzie. Ja zawsze marzyłem, żeby wyglądać jak Machalica. To jest złoty pozdrowy, to jest stary sołtys. Tak. Jeszcze tak nie wygląda. Królestwie Bożym. A. Subiektywny. Jak władać miłością? Jak władać miłością? Przede wszystkim, po pierwsze, reagujemy prawdą w sposób bezemocjonalny. Co to jest łatać miłością? To jest reagowanie prawdą w sposób bezemocjonalny. Wiecie, co niszczy, co zadaje rany? Nasza źle ukierunkowana emocjonalność. Wcale nie prawda, którą głosisz. Są takie teksty, że prawda zabija. Prawda nie zabija. Prawda nie zabija. Wiecie, co zabija? Zły potencjał emocji towarzyszący uwolnieniu prawdy. To zabija. Ale nieprawda. Powiedz prawdę normalnie. Normalnie mówię. Ale trzeba być odciętym, nie? Trzeba umrzeć, tak? Dla potencjału emocji. Rozumiecie, dlaczego mówię, że miłość to oddawanie siebie, to rezygnowanie z siebie? Chcesz powiedzieć prawdę komuś. I masz taką torpedę, która idzie za tą prawdą, rozumiesz, że jak mu wyładujesz ten cały materiał, tak, to wcale nie, to ta prawda przeleci z boku, a torpeda go uwali. Cały system twojej emocjonalności go uwali. Rozumiesz? Po prostu. Moja mama całe życie przekonywała mojego ojca, żeby nie pił. Tylko się jej zapytajcie, jak ona go przekonywała. Że dostała wszystkich nerwic świata. Co wiemy. Rurę obolała od odkurzacza taką co? I szczotko drewnianą, taką go przekonywała. Nie będziesz pił, o nie będę! I dalej pić. Co wiemy. Nie musi odpić, nic nie stało, ona miała wszystkie nerwice. Czujesz klimat? On wypnął, on wypił może wódki i nic mu nie wyjdzie. Czy ona nie miała racji? Miała rację. Mówiła, nie pij lepiego. Wybrałem ze syna, mówi, pacia nie będę pił. Nie pił do skończenia pacierza. Potencjał emocjonalny, który za tym szedł, niszczył moją mamę. Rozumiecie? To nieprawda, to naprawdę mówiła. Łatanie miłością. Po pierwsze, reagujemy prawdą w sposób bezemocjonalny. Po drugie, robimy to, jeżeli chodzi o ten element, robimy to tylko raz lub tylko kilka razy. Co to oznacza? Nie bombardujemy prawdą ustawicznie człowieka, ponieważ twoje emocje w konsekwencji zaczną go niszczyć. Zrozumiesz. Reagujesz prawdą w sposób bezemocjonalny, robisz to tylko raz lub kilka razy, a następnie milczysz. Musimy uczyć się milczeć w miłości. Milczymy w miłości. Przekazujemy, ja komuś przekazuję prawdę, mówię do kogoś, mówię, słuchaj, to jest znanego. Nie. Powtarzam to jeszcze raz i drugi, a potem traktuję go tak, jak on uważa. Koniec. Rozumiesz, o co chodzi? Dam ci przykład. Przychodzi ktoś do kościoła i mówi do mnie, mieszkam tam z moją narzeczoną. Ja mówię, mieszka to się z żoną. Tak się rozmawiamy. Ale on nie potraktował poważnie tego, co ja zrobiłem. Nie? Ja mówię, no
dobrze jest w ogóle mieszkać w domu. Siedzą na rzeczowość, osobno mieszka. Tak dobrze jest. No. Żyjemy w takim państwie. Dobrze, żeby nie patrzyli na ciebie źle. Wiesz. Komu ty ogłosi trzeba wiedzieć, zobaczył, że z nią mieszkasz na koczowaty. Ale też bądź młody w tym wszystkim. I rozmawiał tak z człowiekiem. Rozmawiał tak nie raz, drugi, trzeci. Za czwartym razem człowiek przychodzi do mieszka z moją rzeczową. Ja mówię, jak się tu trzymacie? Jak wasza wspólna kuchnia, jak tam? Ja już tego człowieka kocham pasywnie. Rozumiesz? Ja wyczerpałem w tym temacie prawdy, tak? Wszelki limit przekonywania i co teraz? Ja go kocham pasywnie. Czy mu pomogę, kiedy na przykład będzie miał problemy? Pomogę, mówię. Póki jest w mojej obecności, do tej pory będę pomagał temu człowiekowi. Czy z nim będę służył? No oczywiście nie będę, tak? Bo to jest zupełnie inny kalibracja. Ale uczę się w ten sposób łatać miłością nawet miejsca, tak? Które nie chcą przyjmować prawdy. Następna rzecz. Po każdej korekcie zacznij służyć człowiekowi korygowanemu. Kiedy ty skorygujesz człowieka jakąś formą prawdy, natychmiast zacznij mu służyć. Rozumiesz, co to znaczy? Korygujesz go, a następnie podnosisz. Natychmiast jesteś przy tym. Nie możesz. Miłość nigdy nie koryguje i nie odchodzi. Nigdy, pamiętaj. Miłość koryguje i jest. Krótko powiedziawszy. Wiesz, prawda w ogóle, prawda to wali człowieka jak Tyson. I powiem ci, jak się działa z prawdą marki Tyson w miłości. Podchodzisz, walisz prawdą, no nie? Gość leży, tak? Po korekcie i ty teraz w miłości go podnosisz tą samą ręką, co go uwaliłeś. I proponujesz mu uleczenie. Wiecie, skąd ja to w ogóle wiem? Bo kiedyś rozmawiałem z jednym pasterzem owiec. To była przeciwna rzecz. Miałem raz w życiu przywilej porozmawiać z pasterzem owiec, który pasł owce 20 parę lat. I to był facet, jak on zaczął mówić, w ogóle prosty kular. Nawrócony oczywiście. Prosty kular. Popłakałem się tam jak pół. Siedziałem w ogóle, płakałem. Byliśmy wtedy z Norbertem tam w ogóle. Siedzieliśmy, obydwaj płakaliśmy. Powiedziałem do niego później, że powinieneś usługiwać na konferencjach dla pastorów. Taki dziadek, nie? On mi mówił taką rzecz. No różne rzeczy mi mówił o tych owcach, ale mi opowiadał jedną rzecz związaną z owcami. Że pasterz to naprawdę... Pasterz funkcjonuje w ten sposób. Przede wszystkim on te owce kocha. On znaje wszystkich. On im nadaje imiona. Jak on mi to mówił, to ja tak jakbym Biblię czytał. Rozumiesz? On w ogóle zna... Stado owiec pasterz zna po imieniu. Zosia, Pasia, Krysia, wiesz o co chodzi? On jest znany. Pomijając z tego, co on w ogóle z nimi robi, z tymi owcami, bo on skacze na przykład z nimi. Czyli okazuje się, że z owcami prawdziwy pasterz musi się bawić, bo inaczej owca nie będzie miała dobrego mleka i dobrej wełny. Czyli wyobraź sobie pasterz, który na przykład skacze przy ciebie przez kijek. Opowiadał te rzeczy, przecież dziadek, ja byłem szok, ale ciekawą rzecz mi opowiedział. Opowiedział mi taką rzecz, że jak jest jakaś nieposłuszna owca, to tej owcy, proszę ciebie, się łamie nogi. To on jej łamie nogi. Łamie jej nogi. Kijem. Łamie nogi. Bierze ją, tą owcę, do siebie na kolana, bierze ją za łapę i taką pałą łamie jej nogi normalnie. Następnie on tą nogę jej opatruje i potem, bo ta owca nie może już chodzić, to on ją nosi. Patrz co on robi. Złamał jej kolej. Teraz on nosi tą owcę. Zobacz, jaki to jest ciężar dla tego człowieka. Mógłby ją olać. A, idź w cholerę, człowieku. Idź do lasu, niech cię zeżrowi. Idź się utop, debilu. Rozumiesz? Nie. Łamie jej nogę. Obandażowuje ją, wstawia tam kijek, żeby się równo zrobił. Bierze ją na plecy i ją nosi. Owcy się, okazuje się, że owcy strasznie szybko się zrastają kości. No w ogóle taka konstrukcja. Ponoć to jest stworzenie, któremu się najszybciej zrastają kości. Złamiesz mu, niedługo ma zrośnięto, ale trochę musi ponosić. Mniej więcej po tygodniu, tak, ta owca może sama już chodzić. Trochę kuśnik, ale już chodzi. I najlepszy numer jest.
Ta owca już nigdy nie ucieka. Wiecie, dlaczego ona nie ucieka? Bo przez tydzień czasu, kiedy była noszona przez tego pasterza, przesiąkła zapachem pasterza. I ona teraz identyfikuje swój zapach z zapachem pasterza i trzyma go się najbliżej. Człowieku, my mówię, płakaliśmy jak bobry, bo siedzieliśmy z Norbertem, co ona w ogóle gada tej gościnie. Rozumiesz? Ja Królestwo Boże oglądałem wtedy. Zobaczyłem miłość. Zobaczyłem miłość, która rani i leczy. Co to jest ranienie? To jest korekta. Kiedy uwalniasz korektę wobec twojego brata czy siostry w Chrystusie, to natychmiast zacznij mu służyć po korekcie. Po korekcie się służy. Fal w łeb. Diabła, brat dostanie przy okazji, ja wiem. Zawsze dostaje przy okazji, prawda? To nie ma bata. To już mi tyle głykle sport głosił. Mówi, ja uderzam diabła, bo człowiek dostaje przy okazji. I ten, kiedy kogoś skorygujesz, ten człowiek wchodzi w pewnego rodzaju ciemność. Jest mu źle, jest mu trudno. Rozumiesz? Często mu się chce wycofać. Często przychodzą do niego myśli, bo jej kurczę, faktycznie ja się do niczego nie nadaję. Albo też zaczyna się bronić, bo też są waleczni bracia. Korygujesz, że oni walczą. Ale bądź z nimi. Tak łataj miłością. Rozumiesz, jak to działa? To tak działa. Walisz prawdą, podnosisz miłością. Zawsze. Jak go uwalisz korektą, to potem mu zrób prezent. Zrób sobie prostą rzecz. Pamiętaj, dar otwiera drzwi. Słyszałeś o tym? Dar otwiera drzwi. Przy powieści Salomona. Zrób sobie taki system myślowy. Będę korygował, tak? A potem korygowanych będę obdarowywał. Zobaczysz, jak to zadziała. Obdarowywał ich swoim czasem, swoimi emocjami, majątkościami, różnymi rzeczami. Tak budujemy. Następna rzecz. Nie broń swojego zdania i swojej pozycji. Nie broń swojego zdania i swojej pozycji. Mów prawdę. Pamiętaj o punkcie pierwszym. Mów prawdę. A potem milcz. Nie broń. W miłości nie bronimy się. Nie bronimy się. Przyjdź do Boga, powiedz, Ty mnie broni. Byś mnie stworzył, to mnie broni. Rozumiesz? Następna rzecz. Na każdą niedojrzałość reaguj usługą. Na każdą niedojrzałość w Kościele reaguj usługą. Nie odepchnięciem, tylko usługą. Usługujemy słabszym, usługujemy głupszym, usługujemy tym, którzy potrzebują usługi. Komu się usługuje? Przecież nie tym, którzy nie potrzebują usługi. No tak. No usługujesz tym, którzy potrzebują usługi, do ludzi. Usługujesz młodszym, wierze, mniej doświadczonym, ludziom, którzy popełniają różnego rodzaju błędy i oni myślą pro siebie, że to jest ok. Dziecko myśli, że to jest normalna rzecz, że bierze drut i wsadza w gniazdko pro ciebie, leci z drutem. To dziecko jest. Ja się patrzę na ludzi, którzy często niedawno się nawrócili, są rozwinięci intelektualnie, ale ich duch, tak, jest dalej młody, w cudzysłowie, jeżeli patrzymy na to w ten sposób. Tak? Po prostu. A więc w ten sposób funkcjonuj. Na każdą niedojrzałość reagujesz usługą. Tak się łata miłością. Następnie reaguj. Rezygnuj ze swego na rzecz czyjegoś, zgodnie z objawieniem. Nie bój się rezygnować ze swojego na rzecz czyjego. Rozumiesz? Rezygnuj ze swojego. Ja rezygnuję ze swojego. Rozumiesz? Z tym się trzeba uswoić. No ja dzisiaj mam w sobie wmontowany system rezygnacji ze swojego. No ja rezygnuję ze swojego na rzecz... Ludzie, jak ja bym chciał rozwijać się wedle moich potrzeb, no nie? To człowiek rezygnuje. Rezygnuje po prostu ze swojego na rzecz czyjego. I to powiem wam szczerze, to w ogóle nie jest bolesne. Bo jak się temu dokładnie przyjrzysz, to wcale nie boli. Będzie bolało wtedy, jak się uprzesz, że te twoje to jest w ogóle mistrzostwo świata. Okej?
to wtedy tak, to wtedy cię będzie boleć. A tak to nie będzie boleć. Dlatego jest napisane, bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać niż brać. Bardziej błogosławioną rzeczą jest rezygnować ze swego, niż trzymać się swego. Bardziej błogosławiona rzecz. Następnie ucz się obdarowywać innych ustawicznie, obdarowywuj ludzi. Dawaj im swój czas, dawaj im swoje emocje, dawaj im pieniądze. Rozumiesz? Dawaj siebie. W ogóle człowieku. Pamiętaj, my, rozumiecie, my jesteśmy dzisiaj w tym miejscu, my mamy powalony system prawa. Mam nadzieję, że mi się to zupełnie udało, że powalony został system prawa. My jesteśmy bezprawni w ogóle. My nie zasługujemy na niebo, na Bożą akceptację, na nic. Dopiero w tym momencie, po 2 latach, ja mogę mówić do was te rzeczy, żebyś dawał innym. Ty dawaj. Bo już wiesz, że nie zasługujesz tym, co dajesz. Ok? Więc teraz ty możesz dawać z miłości. Wiesz, że już nie musisz dawać. Ok? Nie musisz. Więc jeśli teraz dajesz, tak? To będzie miłość. Bo jak dajesz z mentalnością, że musisz, to nie jest to miłość, tylko handel wymienny. Ludzie funkcjonują w systemie handlu wymiennego z Bogiem i mówią, że to się nazywa łaska. Chciałem brzydko powiedzieć teraz. Pupa nie łaska. Żadna to łaska. Łaska to jest zrozumieć, że się ma wszystko z darmo. Ale kiedy już się ma wszystko za darmo, tak, to można nogi innym myć. Tak? Kiedy Jezus zaczął myć nogi innym? Wtedy, kiedy wiedział, skąd przychodzi i dokąd idzie. Tak mówi Pismo. Tak? Jezus Chrystus mył nogi dopiero wtedy, kiedy wiedział, że jest Jezusem Chrystusem. I jako Jezus Chrystus, Syn Boga Żywego, który kurczę nic nie musi, ok? I który z nikim się nie liczy, i któremu nikt nie jest do niczego potrzebny, zaczął myć nogi. Wtedy się to nazywa miłość. Wcześniej to jest handel wymienny, tak? I zatkanie dziur odrzucenia. Bo chrześcijanie non stop coś robią, a ogromna ilość intencji to jest to, że robią to z odrzucenia. Chcą być w centrum. Okay? Chcą, żebyś pochwalili. O bracie, taki jesteś cudowny, tak życie swoje kładziesz. No wiesz, to nie ja, to Chrystus. Znowu nie ma. Następna dusza. Chrystus Chrystusa. A więc ucz się obdarowywać innych. Jak? Przez trening. Przez trening. Nie oczekujesz, a dostajesz impulsu. O, jakiś impuls mam teraz. Coś komuś dzisiaj da. Trochę ze swojego czasu, trochę ze swoich pieniędzy, trochę ze swoich emocji. Nie. Trening. Ja jestem fanem trenowania. Trening polega na tym, że w ogóle go nie lubię. Ja w ogóle nie lubię trenować. Ja lubię leżeć. Do góry, kołami, coś u ciebie. Jestem wtedy bardzo szczęśliwy. Ja wypoczywam w sposób pasywny. Taki sposób. Nie? Leżał i podleży dostać. Ale trening, tak, to jest metoda osiągnięcia celu. Następna rzecz, to jest nie rozmyślaj nad czyjąś patologią i czyimiś porażkami. Każdego brata czy siostrę, tak, traktujemy jak Chrystusa. Patologia i porażki muszą być zepchnięte na drugi plan w naszym postrzeganiu. W innym wypadku non-stop będziemy widzieli grzech u człowieka. A jeżeli zepchniemy to na drugi plan, to nie znaczy, że my jesteśmy aroganccy na objawienie. Absolutnie. Ja bardzo dobrze widzę, co się święci, co w trawie piszczy. Ale ja człowieka w swoim sercu określam jako Chrystusa. I dlatego ja mogę do tego człowieka podchodzić blisko. Bo jak ja bym tak nie traktował drugiego człowieka, to ja bym nie mógł z nim być. Rozumiesz? To ja poszedł w drugą stronę i nie chciał w ogóle nawet zapachu tego człowieka powołać. Rozumiesz? Wiecie, my dużo jeździmy za gatą i jesteśmy w różnych miejscach i my nigdy nie mamy... Ludzie nas pytają, jakie macie
preferencje, co wy chcecie, jak, gdzie wy chcecie spać, jak wy chcecie jeść. A ja mówię, wiesz co, mi jest w ogóle obojętne, co ty mi dasz jeść. Mówię, dasz mi jeść, to zjem, nie dasz, to sobie kupię. Nie? Oczywiście pokazuje to w sposób bardzo łagodny i miły dla ludzi. Okay? Ale nigdy nie stawiamy warunków. Nigdy nie stawiamy warunków. Czasami jesteśmy przyjmowani w super sposób, tak? Ale bywało tak, że musieliśmy uważać, żeby się do podłogi nie przykleić. Powiem szczerze. Bywało różnie. Widzieliśmy, że tam wiesz, jakieś nie żyją, wiesz, szczoczogonki, proszę ciebie. Ale nigdy nie rozmyślaj nad czyjąś patologią lub porażkami. Jak tylko ci przyjdzie na myśl czyjaś patologia lub porażki, natychmiast, tak, przywołuj Chrystusa w tym człowieku. Zobacz, co Chrystusowego w nim jest. Cokolwiek Chrystusowego w tym znaczy. Na tym się skup. Następnie doszukuj się pozytywów u ludzi. Tylko pozytywnych rzeczy się doszukuj. Nie doszukuj się ich. To nie znaczy, że nie będziesz widział tych negatywnych. Będziesz, ale ty doszukuj się pozytywów. Co ja tu mogę zobaczyć? Następnie dbaj o swój święty wizerunek. Świeć przykładem, nawet gdy cię nie widzą inni ludzie. Miłość polega na tym, że jesteśmy wzorcem. Jesteś wzorcem dla innych. Wzorcem. Wiesz w ogóle, jak się kocha swoją osobowością? Bo należy kochać swoją osobowością. Ja daję wzorzec drugiemu człowiekowi. Mój wygląd, moje ubranie, rozumiesz? Moja, w ogóle wszystko, co jest na zewnątrz, ma kochać drugiego człowieka. Rozumiesz? To nie jest to, że to jest twoje prywatne. Już to nie jest, przepraszam, to już nie jest twoje prywatne. To już nie jest twoje prywatne. Nie możesz się ubierać jak dziwka, dlatego że to jest twoje prywatne. Kurczę. I nie możesz mówić, że to jest religia. Nie będziesz mówił, jak się mam ubierać. Ja mówię, ale weź kochaj swoje wyglądy, człowieku. Kochaj. Kochaj. Kochaj wyglądy. To jest bardzo proste, kochać wyglądy. Rezygnuj ze swego. Rezygnuj ze swego. Następnie, bądź liderem relacji z ludźmi. Ty jesteś liderem relacji. W ogóle nie oczekuj, że relacja wyjdzie z drugiej strony. Ty jesteś liderem relacji. Nie patrz na ciebie, że ktoś nie podał ci ręki, ktoś nie zaprosił na obiad, ktoś z tobą nie pogadał. Bo to jest szukanie swego. Czemu nikt tutaj ze mną nie gada? Jakieś nie gaduły są. To ty chcesz nie gadać. Tak? Bądź liderem z relacji. Zapoczątkuj relację. Pociągnij tą relację. Wejdź w interakcję z tym człowiekiem, tak? Wejdź z nim w interakcję. Zgadnij, na czyim poziomie? Na jego. Na jego poziomie. Wśród Żydów jesteś jak Żyd, wśród Greków jak Grek. Możemy pociągnąć dalej. Wśród dzieci duchowych jestem jak dziecko duchowe. Tak? Gdy dziecko duchowe potrzebuje ojca, jestem mu jak ojciec. Gdy dziecko duchowe potrzebuje, proszę ciebie, kumpla, jestem mu jak kumpel. W objawieniu, tak, odczytuję, jaki mam być wobec tego człowieka. Ja oczywiście chcę mu mówić o rzeczach wielkich, a on chce mi, proszę ciebie, o jakichś tam pierdołach opowiadać, rozumiesz? Co on tam wczoraj zrobił, byłem tam. Czasami zastanawiam się, wiesz, ludzie wierzący, mówię, kurczę, mówię, skąd oni mają te w ogóle zajawki takie, że potrafi przez godzinę siedzieć i opowiadać o jakichś rzeczach ze świata. No ale tak ma! Rozumiesz? I teraz, co ja mam z nim zrobić, z tym człowiekiem? Ja tam wlezę w ten system myślowy. Czy rozumiesz, jakoś ogarnę w tym matryksie? I spróbuję, proszę ciebie, przekonać go, że, nie wiem, która niebieska czy czerwona, ta pigułka jest lepsza. Niebieska. Że trzeba wziąć niebieską pigułkę. To matryk. Duchowy film taki obejrzeć. Następnie, nie noś urazy. Co to znaczy nie nosić urazy? Nie myśl o niej, nie rozważaj jej. Jeżeli ktoś cię skrzywdzi, tak, natychmiast wywal to z siebie. Jeżeli twoje emocje nie pozwalają ci na to w danej chwili, to odejdź, ok? A potem stań się liderem relacji. Natychmiast zacznij dzwonić do człowieka, który cię skrzywdził i porozmawiaj z nim.
Na jakim poziomie? Na Jego. O swoich sprawach? Nie. O czyich? O Jego. I znowu się kłania nieszukanie swego. No bo jakże jest to ciężkie dla duszy naszej. Nie dosyć, że mnie zranił, to jeszcze mam do niego dzwonić. Nie będę do niego dzwonił. Wyładuję mu prawdę. Tak mu wyładuję? Nie, nie noś urazy. Następnie bądź czujny na potrzeby ludzi wokół ciebie. Czyli bądź pierwszy w miłości. Jesteś czujny na potrzeby. Wiesz, jak to wygląda? To znaczy, że jak jesteś w relacjach z ludźmi, a przede wszystkim z ludźmi wierzącymi, dlatego jest napisane, że przede wszystkim do mównicy wiary, tak? Najpierw do mównicy wiary. A więc, jeżeli jesteś w relacjach z wierzącymi ludźmi, to ty doszukuj się, jak to uszczęśliwić ludziom. Kombinuj, knuj! Co tu zrobić, żeby miał lepiej? Jak tu w ogóle go podejść? A taki odporny Boże na tą miłość jest? Jak tu go pokochać? Gwarantuję ci, Bóg jest wszechmogący. On ci objawi, jak go pokochać. Tak go pokochasz, że aż mu pójdzie w piękny słuchaj. Ale musisz knuć, jak go kochać. To nie jest tak łatwo wszystkich kochać, człowieku. Nie jest tak łatwo uwalniać miłość do ludzi, człowieku, to są odporni na tą miłość, człowieku, rozumiesz? Ale ty bądź czujny, tak? Szukaj w swoich modlitwach objawień. Kiedy się modlisz, mówisz, Boże, ja przyjmuję objawienie od Ciebie, jak kochać Jego, jak brata Ścisia mam kochać. Naucz mnie, Panie, tej miłosnej drogi do brata Ścisia. Bo ja nie wiem jak. Najchętniej to wiesz, Panie, co zrobił. Ale że jestem na etapie przejściowym. Następnie uznawaj czyjś problem za swój w relacjach. Naucz się tego. Wiesz, co ja robię? Jak ktoś przychodzi do mnie z czymś, tak? To ja zaczynam uznawać jego problem za swój problem. To jest niesamowite, nie wiem, jak wy, czy u różnych dzieci. Ja na przykład tu wcale obserwuję jedną rzecz, taką ciekawą. Już któryś raz to zaobserwowałem. Obojętnie, co by nie robiła Sara, jak mi coś się stanie na przykład, nie wiem, na przykład powiem, tak przechodzę, wiesz, i mówię, gdzieś położyłem telefon, nie wiem gdzie, nie? To ona zostawia coś i szuka mojego telefonu. I wiecie, żeby to się zdarzyło raz, ale to się zdarzyło kilkakrotnie. Zostawia swoje rzeczy i szuka ze mną mojego telefonu. Ja jej w ogóle nie poprosiłem o to. Ja nie chciałem, rozumiesz, czasami głośno myślisz, nikogo to w ogóle, tak? Ale już popatrzę, tu zagląda, tam zagląda, chodzi, szuka. Wiesz, wiadomo, to ona zazwyczaj to nie znajdzie, no, chociaż czasem. Ale chodzi o to, że ona jest, jakby uważa ten problem za swój problem. To jest miłość, wiecie o tym, że miłość czyjś problem może uważa za swój. Dlatego jest napisane jedni drugich brzemionanością. Wiesz, co to znaczy? To znaczy, żeby czyjś problem uważać za swój problem. A nie, to nie jest mój problem, to jest jego sprawa. To takie charyzmatyczne. Zobaczyliście? Czy to jest jego problem? Ja wiem, że to jest jego problem. Moje pytanie, czy nie możesz być częścią, tak, uzdrowienia? A może ja mógłbym być częścią uzdrowienia? Dlaczego twoja modlitwa tak ma nie wyglądać? Boże, a może użyj mnie do uzdrowienia tego człowieka? Oto jestem, Panie, poślij mnie. Poślij mnie do jego duszy, poślij mnie do jego życia, poślij mnie, Panie. Oczywiście my wszystko robimy zgodnie z objawieniem, które mamy, ale dlaczego tak się nie modlić? Dlaczego nie chcieć jedni drugich brzemion nosić? Dlaczego? Kurczę, to jest fajne. Wiesz co? Okazuje się, że jak bierzesz brzemiona innych ludzi na siebie, tak? To twoje problemy stają się o wiele mniejsze. Ok? Masz problem z czymś, na przykład. Masz problem ze znalezieniem pracy, tak? Póki nie spotkasz człowieka, który umiera na raka. Masz problem z tym, rozumiesz? Że nie możesz sobie kupić nowego samochodu, tak? Rozumiesz? Ja czasami się zastanawiam, wiesz, ja mam różne problemy z kartką. Wiesz, ja do swoich problemów podchodzę się troszkę inaczej. Ja zmieniam samochód. Okej? Okay. To jest bardzo normalne. Modlę się, jest wszystko ok, tak? Ale zauważyłem, że na przykład podczas zmiany samochodu zaczęły być w moim życiu różne rzeczy.
różni ludzie zaczęli się kręcić. Ja zmieniałem swój samochód, tak? Ale miałem kontakty z ludźmi w tym momencie. To często było tak. Robiłem coś u siebie w życiu, ale raptem pojawiły się wokół mnie problemy ludzi, które były po prostu mega potężne. Ja często, wiesz, odkładałem szukanie samochodu, tak? Na rzecz tego, żeby zająć się problemem tego człowieka, bo ja zobaczyłem w ogóle, jak się ma mój problem do jego problemu. Tym. No nijak. Kostek właśnie umiera na raka. Okej? A więc uznawaj czyjś problem za swój. I ostatnia rzecz. Nie gorsz się drugim człowiekiem. Gorszyć się drugim człowiekiem to oznacza jakby wejść w pewien skandal, który on wywołał. Co to znaczy, że ktoś cię gorszy? Ktoś wywołał jakiś skandal w twoim życiu. Oszukał cię, odpił cię, źle się zachował, był nie w porządku. Jakiś skandal wywołał. I teraz ja mogę być w tym skandalu, ja mogę czuć się ofiarą, ja mogę w tym wszystkim w ogóle stać i mówić, kurczę, w ogóle należą mi się przeprosiny, należy mi się to, w ogóle rozumiesz, o co chodzi. Mogę o tym rozmawiać z tym czy z tamtym, ale mogę też się nie zgorszyć w tym temacie. Mogę powiedzieć, no okej, no, życie. Taka ja żyzna. Rozumiem, mówią bracia ze wschodu. Taka ja żyzna. Chcę coś zostawić dzisiaj. Chciałem was prosić, żebyście zaczęli łatać dziury miłością. Ponieważ dziury w waszym życiu będą powodowały wyciek życia. I te dziury trzeba połatać. Łatamy miłością. Zobaczcie, jak to działa. Łatamy miłością. Wiele dziedzin życia kuleje dlatego, że nie uwalniamy miłości do innych ludzi. W ogóle wiecie, że wiara jest czynna w miłości? Jesteśmy ludźmi wiary. Ja do końca swojego życia będę nauczał o różnych rzeczach, ale najwięcej będę nauczał o wierze. Ja zawsze będę pociągał ludzi do wierzenia. Ja mam poselstwo wiary. Ja niosę poselstwo wiary. Nie rozwodnię tego poselstwa nigdy. Ale ja wiem jedno, że wiara jest czynna w miłości. Ja jestem człowiekiem wiary, ale jeżeli ja nie będę chodził w miłości, to moja wiara nie będzie czynna. To znaczy, ona nie będzie działała tak, jak potrzeba. Wiecie o tym? Że możecie dużo krzyczeć na diabła, a nic się nie będzie działo, jeżeli nie będziecie uwalniać miłości wobec innych ludzi. Zdajcie sobie z tego sprawę, że możecie w ogóle krzyczeć do chorób, a one nie będą odchodziły, jeżeli nie będziecie kochali innych ludzi, nie będziecie uwalniali miłości wobec ich życia i nie, to, nie jakieś enigmatyczne miłości pod tytułem kocham cię, kocham cię, kocham cię. To bzdury są jakieś. To, o czym mówiłem, to jest praktyka. To jest praktykowanie miłości. W ogóle miłość nie ma nic wspólnego z lubieniem, wiesz o tym, można kogoś kochać, a w ogóle to nie oznacza, że ktoś jest sympatyczny w obejściu, w ogóle, bo nie jest. Ja często się zastanawiam, człowieku, jak ja się mam zabrać do relacji z człowiekiem, jak to w ogóle zrobić, mam człowieku, nie go z tej, nie go z tamtej, człowieku. Jakoś tak go chcę od duchowej strony bym go wziął, od takiej społecznej, no nie mam jak, człowieku się broni, człowieku, jak strasznie się broni. Wtedy szukam objawienia. A oczywiście wiecie, jaka pierwsza jest moja myśl? Zostawiam w cholerę ten interes. Nie będę tego ciągnął. Ja mam prawo do tego, żeby być szczęśliwym. Na to miał ciągle. A to tak nie działa. Bo będziemy sądzeni z miłości. Zrozumcie, to Bóg jest miłością. On dokonał desperackiego aktu odkupienia ludzkości. Posłał swojego Syna na siebie, żeby ten numer za grzech ludzi. Gdzie tu logika? No ludzie, po co my jesteśmy temu Bogu? Po co? Zobaczcie, jaki balast, tak jak ta owca. My jesteśmy jak ta owca. Rozumiesz? Trzeba nas na plecach nosić. Utrzymywać to wszystko. Jakie to inwestycja w ogóle w to wszystko. Mógł zlikwidować człowieku na Marsie, zrobić drugą rasę, dziękuję uprzejmie. Tak? Rasa Marsja. Która nie lubi, proszę ciebie, tych owoców, drzewa, poznania to państwa. Taki na przykład genotyp. Szczepiony. Nowa rasa. Nie jedzą owoców. Dobrze. Już rasa. Nie! Ukochał nas, dał siebie, zszedł tu, dał się zamordować, rozwalił ten system od środka. To jest miłość! To miłość! To miłość!
powoduje, że ja tu jestem w ogóle. To miłość. Nie ma innego powodu. Żaden racjonalny powód mnie nie trzyma w ogóle w takim systemie życia człowieku. No, gdzie ja stoję i to robię. Po co ja to robię, człowieku? Potem stoję i stres rozbijam człowieku swoje życie. Nie, to nie tak działa przecież. Łatę miłością, proszę cię. Jesteśmy w takim miejscu, że albo rozwiniemy się w miłości, tak? Albo po prostu nie widzę innej formy rozwoju. Po prostu. Panie. Przepraszam, że nie jest to, że byłem tutaj w ogóle mogąc na tego słuchać, że jestem wdzięczny. Ja chcę o Cię przeżywać te rzeczy jeszcze w lepszym miał. Ja wiem, Ojcze, jak bardzo tego potrzebujemy wszyscy. Ja wiem, że tak mamy żyć. To, że my jesteśmy ludźmi pełnymi Twojej prawdy, pełnymi Twojej mocy. Jesteśmy ludźmi, którzy są powołani do nieba, którzy są obywatelami nieba, którzy są zwycięzcami na ziemię. Ojcze, my teraz potrzebujemy uwalniać jeszcze więcej miłości. Ojcze, my potrzebujemy, Ojcze, wychodzić ze sfery teorii miłości do sfery praktyki, Ojcze. Duchu Święty, ucz nas, jak ładać miłością wszystkie dziury naszego życia. Ucz nas, Duchu Święty. Duchu Święty, przyjmujemy od Ciebie objawienie, w jaki sposób funkcjonować właśnie w taki sposób. Ojcze, i to będzie nas napędzać, Ojcze. Ty nas będziesz uczył tego. Ja wiem, Duchu Święty, że tak będzie. I dziękujemy Ci za to, że już to mamy, Boże. W imieniu Jezusa. Amen.